Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie mężczyzna w średnim wieku, były sportowiec. Szokująca wizja przepowiednia Stanowidza Jackowskiego dotycząca Stanów Zjednoczonych, a to wszystko będzie mieć miejsce przed 2029 roku, czyli prawdopodobnie w 2028 roku. Dzisiaj na temat wizji przepowiednia Stanowidza Jackowskiego dotyczącej prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zarekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu dzisiaj na temat wizji, przepowiednia z Nowidza dotyczącej prezydenta Stanów Zjednoczonych no to w ogóle była po prostu przepowiednia dotycząca tego jak będą Stany Zjednoczone wyglądały w 2029 roku i jest to przepowiednia z 2024 roku kiedy nagrywam to jest czerwiec a to jest przepowiednia pewnie z maja, albo też z kwietnia. No i tutaj Jasnowidz Jackowski skupiał się w ogóle jak Stany Zjednoczone będą wyglądały w 2029 roku, ale tam padła podczas, zresztą o, osobny filmik na ten temat polecam na moim kanale do obejrzenia, natomiast tam padła informacja na temat tego jak będzie wyglądał prezydent, czy też kim będzie prezydent Stanów Zjednoczonych i według Jasnowidza Jackowskiego prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie mężczyzna w średnim wieku były sportowiec. Taka osoba zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji tutaj Jasnowiec Jackowski nie powiedział, jaki to będzie przedział wiekowy, jeśli chodzi o średni wiek, czy między 40 a 50 rokiem życia, czy między 30, a nie wiem, 40-45 rokiem życia przede wszystkim jaka tutaj dziedzina sportu, wiadomo, że Stany Zjednoczone no oni mają tam zupełnie inne tak upodobanie, jeśli chodzi o sport u nas tutaj w Europie to bardziej jest piłka nożna w Stanach Zjednoczonych no to oczywiście po prostu tam jest no, koszykówka, basketball tak, czy po prostu tutaj czy po prostu tutaj hokej, tak więc no ciekawa sprawa z, jakiego, z jakiej dyscypliny sportowej będzie wywodził się ten sportowiec Natomiast taki człowiek ma zostać tutaj prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem USA, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. E, no czy znaczy tak, jeśli chodzi o kadencję i jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no to one mają miejsce praktycznie tutaj co 4 lata. Kadencja trwa 4 lata i to jest 2020, 2024, 2028 rok. Jeżeli ta przepowiednia dotyczyła, jak będą no, Stany Zjednoczone wyglądały w 2029 roku. No to prawdopodobnie, e, tak, to będzie dotyczyło wyborów. Jakby to wyborów prezydenckich, tak, jeśli chodzi o 2028 roku, czyli w tym 2028 roku, właśnie ten sportowiec zostałby wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten yy, mężczyzna, sportowiec w siedmiu wieku, zostałby wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, kiedy nagrywam to, to jeszcze prezydentem jest Joe Biden, aczkolwiek według jasnowidza Jackowskiego Joe Biden ma jakąś chorobę, yy, która po prostu powoduje, że będzie on gasnął, yy, że yy, tak naprawdę. Realny wpływ na jego rządy, mają trzy osoby z jego najbliższego otoczenia. Tutaj moje takie spekulacje są, że być może chodzi o Alzheimera, o Parkinsona czy jakąś inną chor chorobę, tak? No wiadomo, że po prostu Joe Biden jest podeszłym wieku, aczkolwiek ja nie mam na to żadnych dowodów. Natomiast według Jasnowidza Jackowskiego, jakby tutaj Joe Biden będzie gaz, że jego, z jego stanem zdrowia będzie coraz gorzej. No wiadomo, że jeżeli na przykład jest Parkinson czy też Alzheimer, to są choroby, które rozwijają się stopniowo, tak? I z każdym miesiącem jest wtedy po prostu coraz gorzej. Natomiast tutaj, to oczywiście Joe Biden jest prezydentem niezależnym, tak? Natomiast wiadomo, że jest to też osoba w podeszłym wieku ogromnie spraw, jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, też musi po prostu posługiwać się doradcami. No i takie trzy osoby z jego najbliższego otoczenia mają gigantyczny, kluczowy wpływ na po prostu tej politykę Joe Bidena. Pewnie, pewnie też wśród tych osób jest Kamala Harris, tak? E, więc to też jest ciekawe, bo przecież w tym roku, kiedy nagrywam, 2024 rok, będą wybory prezydenckie. Zobaczymy, czy w ogóle Trump zostanie do, dopu, dopuszczony do tych wyborów z punktu widzenia prawnego. Ma duże szanse, żeby wygrać w tych wyborach, e, czyli byłaby to rywalizacja powtórka z historii, a więc między Bidenem a Trumpem, chyba że prawnie nie dopuszczą Trumpa do tych wyborów. To jest jakby jedna sprawa. E, natomiast, e, tak, e, tutaj pytanie, czy w ogóle Biden zostanie wybrany na kolejną kadencję. Pamiętam też taką, przedstawiałem przepowiednię jasnowidza Jackowskiego, gdzie on mówił, to jeszcze pomijam, jakby wcześniej, przed tym 2029 rokiem, że prezydentem Stanów Zjednoczonych też zostanie kobieta. Więc może być taka sytuacja, że Joe Biden, nie wiem, czy to jeśli chodzi o tą kadencję, czy na przykład, gdyby Joe Biden został wybrany na kolejną kadencję, nie dożyje do końca kadencji ze względów na przykład, jeśli chodzi o śmierć biologiczną. Oczywiście ja każdemu życzę, żeby był zdrowy i żył jak najdłużej. No ale no, nie oszukujmy się po prostu, tak? No, ludzie umierają, to jest oczywista sprawa, więc tutaj ja bym to w ten, powiedział w ten sposób. Bo tu Jasno nie powiedział, że będzie chodziło o Kamala Harris. Być może to będzie taka sytuacja, że Joe Biden umrze, natomiast stery, jeśli chodzi o władzę w Stanach Zjednoczonych, przejmie Kamala Harris, będzie to naturalna kolej rzeczy, bo ona jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, tak? I może dlatego. Tutaj prezydentem wtedy, w takiej sytuacji, tylko ona była wtedy wiceprezydentem prezydentem tylko na jakiś czas, tak, do czasu rozpisania tych wyborów. Chyba że potem by odbyły się te wybory, ludzie by stwierdzili, że ona się sprawdziła, została prezydentem tymczasowo, że się sprawdziła i zostałaby wybrana na kolejną kadencję, tak? A więc to też jest ciekawa sprawa, jak to by wyglądało, tak? No bo. Kiedy teraz nagrywam, to tak, takie moje spekulacje są, to albo może wygrać Trump, albo też Biden, tak. Gdyby na przykład wygrał Biden, zmarł po prostu, no nie wiem, tak, w czasie tej kadencji, czyli tam do 2028 roku, na przykład stery by przejęła Kamala Harris, tak, nie wiem też, jak tam wygląda kwestia, na przykład, jakby prezydent umiera w czasie kadencji, tak, czy na przykład wybory wtedy po prostu, tak, do końca kadencji jest tym, tym, tymczasowy prezydent, czy zastępca, no nie mam pojęcia, jak tam to wygląda dokładnie, Natomiast tutaj w każdym razie dzisiaj przedstawiam tą wizję przepowiednie mówiącą o tym, że prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2029 roku czyli po wyborach w 2028 roku e, będzie mężczyzna w średnim wieku były sportowiec e, tak ten mężczyzna będzie po prostu tutaj prezydentem USA tak brzmi wizja przepowiednia Stowidza Jackowskiego e, co ciekawe ja przy, przedstawiałem swego czasu po prostu tutaj e, taką klątwę która dotyczy prezydentów Stanów Zjednoczonych prezydentów, którzy wybierani są w latach podzielnych przez 20, czyli 20, 40 60 Czyli no to by też dotyczyło tutaj Bidena, tak? Bo on przecież został wybrany w 2020 roku na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta klątwa się nazywa klątwą Tipe Cano. Zapraszam do obejrzenia właśnie tego filmiku, takiego filmiku na moim kanale. I to pokazuje, że prezydenci, którzy zostali wybrani w tym roku podzielni przez 20, no to się kończy po prostu danie śmiertelni. Tam była kwestia po prostu prezydenta tutaj Kennedy'ego, Harris'a i tam innych praktycznie Przywódców, którzy. To nawet nie jest kwestia tego, że jak zostanie wybrany prezydent w tak, w, na przykład 2020 roku, to umrze tego samego roku, tak, tylko oni po prostu umierają później, w, jakby w niedługim czasie. Tak, w, w, jeżeli został prezydentem wybrany w roku Podzielny przez 20, tak? To jest taka klątwa, która po prostu już ma wiele, wiele lat praktycznie dziesiątki lat. Nawet byli po prostu swego czasu prezydenci, bo jeden prezydent był pytany o tą klątwę. Ale tutaj już mówię, to zapraszam do osobnego filmiku na moim kanale. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry. No i zobaczymy za kilka lat, czy ten filmik się sprawdzi, czy ta wizja przepowiednia Snowidzeckiego. Z 2024 roku na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych się sprawdzi. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.